Projekt Zumbiuk. Udało mi się wygrzebać materiał filmowy, który zbierałem kilka lat temu z budowy wnętrza. Także w tej chwili film złożony z ujęć sprzed kilku lat z budowy wnętrza. Podłożę trochę dźwięk współcześnie, żeby wytłumaczyć, co tam robię. Natomiast w tej chwili lecimy w Zumbiuku z wnętrzem, które, tak jak mówiłem, zacząłem budować lat temu 5. Wnętrze wykonane w całości z aluminium na wzór wnętrza z samolotu. Także taka jest koncepcja, żeby utrzymać całe auto w klimatach lotniczych. Subskrybujcie kanał. To się zrobi tak. No, mam koncept. Koncept to jest najważniejsze. Włosy muszę. O Jezus. No i co, pierwsze co? Zaczęły się przymiarki. No, ale czarny kubełek z żółtym dodatkiem jak w tym. W KFC. No i po przymiarkach zacząłem wykonywać szablony z papieru. Tak, żeby móc później ten szablon przenieść na blachę. Znaczy na kawałek aluminium i w momencie, kiedy przeniosłem sobie wszystkie linie na blachę aluminiową, wtedy zacząłem to wycinać. Także korzystałem ze specjalnej piły do drewna, natomiast specjalne zamówiłem ostrze do cięcia metalu aluminium, no i dzięki temu bardzo fajnie, sprawnie poszło. Tak samo gięcie, akurat aluminium jest na tyle fajnie miękkie, że naprawdę te gięcie nie sprawia żadnego problemu, można sobie to fajnie doginać. I tu już mamy uformowany tunel środkowy, zarówno przednią część tego tunela środkowego, jak i tylną część tunela środkowego, z takimi fajnymi, nie symetrycznymi zagięciami. Myślę, że naprawdę to całkiem fajnie wygląda. No i wyciąłem też kształtki fotela i wstępnie złożyłem sobie fotel przedni, żeby zobaczyć, jak to będzie ze sobą pasowało. No i przede wszystkim, żeby przymierzyć do tego fotela osobę, no, żeby ktoś usiadł i mógł sobie zweryfikować, jak to na tym fotelu będzie. Akurat przyjechał w odwiedziny do mnie kuzyn, no i posłużył mi za modela do modelowania siedzeń. Tylko nie jest. Nie. Czekaj, jeszcze byśmy tutaj na pewno złapali, wiesz. No, korzystałem kuzyna maksymalnie, że tak powiem. No i zaczęło się montowanie foteli. Też, aby zachować ten klimat lotniczy, postanowiłem na fotelach i w zasadzie w całym wnętrzu zrobić wybitki. I po to, aby te wybitki móc wykonać, wykonałem sobie specjalne urządzenie, które zaraz zaprezentuję. Także z rurki aluminiowej i z nasadki wykonałem sobie urządzenie, które dokręcając śrubą po prostu wykonywałem sobie takie przetłoczenia na blaszce. Wiadomo, najpierw zrobiłem próbnie, no i później już wykonywałem to na fotelach docelowo. Także pojawił się też kolega, znana postać, podróżnik, który przejechał rowerem z Portugalii do Pekinu i mi pomagał. Tu jeszcze drobne doróbki elementów do foteli, także bardzo dobrze piła taśmowa się przydała do tego, aby po prostu sobie wszystkie drobne elementy na aluminium docinać, bo wiadomo, aluminium podczas cięcia tarczą bardzo mocno szarpie, więc fajnie sobie to ciąć po prostu jakimś
jakimś ostrzem z ząbkami, a nie tarczą na fleksie. No i fotel też ma mechanizm składania oparcia. Także zaraz go przetestuję. No i zabrałem się za wykonywanie stelażu pod tylną kanapę. Przy okazji też takie zastrzały delikatnie wzmacniają karoserię, jak rozpórki. Tutaj już mamy panele tylnej kanapy. No i tunel środkowy. I już mamy założoną, przymierzoną tylną kanapę. Tylna kanapa jest trzyosobowa, widać z przetłoczeniami. Na każdą osobę z osobna, jak i z tymi właśnie wybitkami okrągłymi. No i też na tunelu środkowym będzie się znajdowało sterowanie do e-ride'u, jak i odpalanie silnika z przycisku, manometry, które pokazują ciśnienie w e-ride'ie. No i zrobiliśmy blaszki z opisem. No, trzeba było pociągnąć też całą elektrykę pod to, żeby to wszystko funkcjonowało. No i wstępnie jest wnętrze złożone. Jeszcze na filmie nie jest w całości. Na tą chwilę już jest troszkę więcej tego wnętrza zrobionego, ale też to, co jest dzisiaj, to jeszcze nie jest w 100% koniec wnętrza. Brakuje nam dokończonych boczków. Brakuje nam przeszyć skórzanych, takich podłóg skórzanych z przeszyciami. Myślę, że w kratkę te przeszycia się zrobi z takiej starej skóry, jak na czapkach pilotkach. I to też będzie się znajdowało na fotelach, jak i na boczkach. No i też te aluminium we wnętrzu w pewnych miejscach będzie pomalowane w takim właśnie stylu z epoki. No, lotniczym stylu z epoki. No i też podświetlenie nocne, regulowane, tak jak w Sabie możemy sobie wyłączyć, że będziemy mieli podświetlenie tylko na zegary, bądź podświetlenie wnętrza, bądź tylko podświetlenie przyrządów. Także też coś takiego zostało wykonane. Myślę, że w całości będzie to sympatycznie wszystko współgrało. Także tutaj też jeszcze do końca nie ma co oceniać tego wnętrza, ponieważ tu jeszcze dosyć dużo rzeczy dojdzie, takich wizualnych, i też parę rzeczy będzie spawanych, także jeszcze będą wzmocnienia w fotele spawane. Także jeszcze trochę pracy przed nami, ale jakby całokształt już można sobie fajnie zaobserwować. No i tutaj też już zacząłem dorabiać tył do samochodu i wnętrze też już. Akurat tutaj jest takie ujęcie, gdzie trochę jest tam graciarni w środku, ale został dołożony taki środkowy mały fotelik, który też będzie zarazem pełnił funkcję podłokietnika. Także krótko mówiąc, auto jest pięcioosobowe i pół, sześcioosobowe, pięć i pół. No, na małą postać z przodu między fotelami też się znajdzie miejsce. Także będzie można mieć podłokietnik taki właśnie stylu bardzo lotniczym, albo małe siedzonko dla jakiejś małej postaci. Gdzieś tam powolutku przemieszczając się po zlocie będzie można kogoś drobnego dla frajdy posadzić z przodu. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Na kanale znajdują się filmy z tym projektem, z przeróbką tyłu, z blacharką, z poprawą e-ride'u, jak i ramy. Jeszcze będzie dosyć dużo filmów z tym projektem na kanale, także zapraszam do śledzenia. Jeszcze raz subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Także zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania i do następnego filmu.
a standardowo na końcu pojawią się filmy, pozostałe filmy z kanału.